Cześć, siema, ludziska, ja was witam w kolejnym odcinku z gry Metro Last Light i jak widzicie, kontynuujemy naszą przygodę i aktualnie będziemy bawić się, że tak powiem, walczyć na bagnach. Jeśli mi się poszczęści, nasi ludzie będą na mnie czekać na posterunku w opuszczonej cerkwi. Powiem im wszystko, co wiem o Pawle, o jakichś testach, które chcą przeprowadzić i ruszam na Oktriabrską. Cień tam jest. Jak widzicie, przed nami mało ciekawy teren. Kolejnym problemem jest to, że moja maska jest zniszczona i to bardzo, co troszeczkę mnie martwi. Ale niestety. Nie wiem, co to było. O, mamy lepszą maskę. Tak, lepszą. Też zniszczoną. Dobra, pytanie w ogóle, w którą stronę mamy iść? Przodu. Do przodu mamy iść, okej. Dobra, to idziemy. Nie wiem, czy tu mam się skradać, czy... czy coś tu na nas gdzieś czyha. Ale... myślę, że zbyt łatwy spacerek to na pewno nie będzie. Okej. Nie zauważyły mnie te stworki. Co wróży dosyć dobrze. Wiecie, nie do końca wiem, w którą stronę mam iść, dlatego idę tak trochę na czuja. Czekajcie, jaką mam czułość? 400, 800 DPI. No dobrze, mam 800 DPI, czyli tyle, na ilu gram normalnie. Coś wydawało mi się... o kurde. Mamy zapis, czyli... dobra, mam lepszą maskę. To już mi się podoba. To jest naprawdę coś, na co czekałem w sumie. Kurde. Oż ty kurna. To mi przypierdzieliło. Cóż my tu mamy? Wszystko puste. O, ale mamy notatkę. Czuję się, jakbym wpłynął w sam środek cyklonu. Wokół mnie dzieją się rzeczy, których do końca nie rozumiem, a ja jestem ciągnięty na samo dno przez niezwykle silny prąd. Gdziekolwiek nie pójdę, ludzie wciąż mówią o wojnie. Jedni się do niej przygotowują, inni od niej uciekają. Ale wszyscy uważają, że nadejdzie. Młynarz, Führer, Moskwin, ludzie z teatralnej i uchodźcy z czerwonej linii. Mokre i przyżarte rdzą powietrze metra zaczyna śmierdzieć krwią i zagładą. To nie moja wojna. Zastanawiam się, czy na pewno nie da się jej zapobiec. No, myślę, że już za późno. Czekajcie, mam iść tam. Ale czy tędy możemy... nie, przez wodę nie możemy chodzić z tego, co... dobra. No, tu jest pieniek, więc... no co jest? Czy tam się zablokowało jakąś niewidzialną ścianę? Okej. Cały czas słyszę, jak sobie lata tam. Jeden stworek, drugi stworek. Oż ty kurna. No nie! Znalazł mnie ten latający gówniarz.
Ja pierdziele, teraz to mam. Jestem w ciemnej dupie. Czyli to mi dało jasno do zrozumienia, że... O kurde. Pierdzielony. Co to jest w ogóle? Co to, czym to do mnie wali? Więc nie widzę. No nie, no znowu mnie porwał gnój. Ja mogę to zabić, czy raczej... Dobra, zniszczyliśmy jednego. To nie gdzie reszta. Więc tak, nie mamy paliwa, potrzebujemy tu paliwo. Gówno. Musimy ewidentnie znaleźć paliwo. Jakimś kwasem we mnie to napierdziela. O! Maska. Okej. Dobra, chyba widzę rozwiązanie. Wydaje mi się, że w samolocie coś znajdę. Albo i nie. Nie no, coś tu musi być. Jest karnister. Mamy karnister, okej. O kurna. Co to za gówno? Ja tędy nie wyjdę. No i co teraz? Da mi to spokój? Czy raczej nie bardzo? Dobra.
Dobra, mamy paliwo, więc... Nie wiem, czy to ja hałasuję, czy to stwory, kurna. No i co teraz? Ja pierdzielę. A to się chowa teraz. Co za chore gówno. Nie wiem, o co tu chodzi do końca. Oż ty kurna. Co to jest? Pierdziele. Dobra, mam przeprawę naszą łódką. Najgorzej, bo kończy nam się amunicja do shotguna. Mamy jej bardzo mało, co mnie martwi. No ale musimy dać radę, prawda? Co teraz? Cutscenka? Tak. Cerkiew. Przechodząc przez bagna narobiłem niezłego hałasu. Jeśli nasi ludzie wciąż są w cerkwi, wkrótce się z nimi spotkam. Okej. Kawałek widzę, tu chyba przepłynęliśmy. Dobra. Teraz w którą stronę mamy iść? Tam na prosto jest niby cerkiew. Gdzieś tam. Pierdziele. Nie wiem, czy powinienem to robić na cicho, czy na głośno, ale... Chyba wolę na głośno i jak najszybciej stąd spierdzielać. Już nie do końca wiem jak. O ty kurna! Co za gnój! Ale mnie wyjebał! Widzieliście wy to? Dobra, jest zapis, czyli... aha.
Coś tu się zaczyna dziać. Tam mamy jednego, drugiego, trzeciego. Nie chciałbym, szczerze mówiąc, za bardzo ich. No jak mnie zobaczyły? Nie mogły mnie zobaczyć. No pierdzielone. Ale się wystraszyłem. Dobra, wiecie co wam powiem? Spierdzielamy stąd. O ty kurna. Ale mi wypierdzielił dwa razy i po mnie. Myślę, czy oni mnie zobaczą? Czy to są raczej ślepe stworzonka? Okej. Spierdzielamy przed nim. Coś czuję, że mam go tak blisko na plecach, że normalnie... O ja pierdziel. Czekajcie. Dobra, jesteśmy. Dobra, nie zauważyłem tego. O ty kurna. Nie biorę tego. Kurna, same pułapki. Pułapka za pułapką. To nie ja. No ciekawe jak mnie widzisz. Nie kłam. Może? O kurde. Dobra, jesteśmy. No nie, nie. Artem, ogonь по большому. Aha. Czyli nie mogę wskoczyć do wody, żeby uciec przed nim, tylko muszę z nim walczyć. No to nie jest już tak ciekawie.
Jak mogło być? Ja pierdzielę. No nie. Ja chciałem minąć ten murek. No dobra, udało się. O ty kurwa, gnoje. No dobra ty. Pomóżcie mi lepiej. Zaraz mi się amunicja skończy i tyle z tego będzie. Kurno. No nie. No. Dobra, kurde. Jak ja mam z tym walczyć, powiedzcie wy mi. Super, ostatnia amunicja. Ostatni pocisk. Co to jest? Ale mnie. Co za walka. Я сейчас. Рад видеть. Давай в секрет. Там безопасно. Эй, заходи. Ну то ладно. Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за Ботсад. Okej. Myślę, że w tym momencie, ludzie, zakończymy odcinek. Dotarliśmy do cerkwi, także osiągnęliśmy nasz cel. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu i bądźcie ze mną, wspierajcie mnie, ponieważ mam znowu taką motywację jakąś, żeby nagrywać te filmy dla was, także sprawdźcie, abym miał jeszcze większą motywację i tych filmów nagrywał dla was jeszcze więcej. Dzięki, trzymajcie się, na razie.